Trzeba znaleźć innego adwokata. Ten idiota... Jutro ją zabierają. Co? Postanowili zakończyć śledztwo. Uznali, że moja córka jest winna. Jutro formalnie ją oskarżą. Zabiorą do stolicy stanu i osądzą. Musimy coś zrobić. Możemy tylko zatrudnić dobrego obrońcę i modlić się o cud. Cholera. Ostrożnie. Dziękuję ci za pomoc. Bez ciebie bym sobie nie poradziła. Nie musisz mi dziękować. Mam pytanie. Chodzi o to, co powiedziała Lucrecia. Co takiego? Jeśli nie będziesz z Julianem, dziecko się nie urodzi. Uwierzyłeś jej? Nie, ale mówiła to z taką pewnością. Nawet się nie zawahała. Potrafi świetnie kłamać. Na niewiele się to zdało. Przekonała tylko ciebie. Odpowiedz mi szczerze. Choć raz pomyślałaś o aborcji. Ależ skąd? Nigdy. Nie przeczę. Wspomniałam o tym Julianowi w ramach szantażu. Ale moje dziecko zabiła Lucrecia. Muszę odpocząć. Kiepsko się czuję. Do zobaczenia. Nareszcie. Jak było? Dobrze, że nie przyszłaś. Nie wpuściliby cię. Co dalej? Stanie przed sądem. Ciekawe, ile posiedzi. Julian nigdy ci tego nie wybaczy. Nieważne. Nie doszłoby do tego, gdyby co? Gdyby zajął się mną i swoim dzieckiem. Dobry Boże. Dziękuję, że mimo wszystko mi pomogłeś. Co się stało? Skąd ten smutek? Jutro zabierają moją córkę. Tylko cud może ją ocalić. Przed piekłem, do którego trafi.
Gdzie Lorena? Tu jestem. Słucham, chodź ze mną. Dokąd? Czas zakończyć tę farsę. Puść mnie. Przestań. Nigdzie nie pójdę. Tylko pod jednym warunkiem ta idiotka nie trafi do więzienia. Zrozum wreszcie. Nie ożenię się z tobą. W takim razie poniesiesz konsekwencje. Ty je poniesiesz. Wycofaj oskarżenie. Przyznaj, że skłamałeś. Albo odbiorę ci wszystko. Słucham? Kontroluję majątek, który zostawił ci twój ojciec. Jeśli zechce, będziesz żebrać o jedzenie. Nie groź mi. Pamiętaj, że twoja ukochana Lukrecja umiera ze strachu. Spędzi tu ostatnią noc. Zaskoczę cię. Wkrótce ty będziesz spać na ulicy. O to ci chodziło. Szantażujesz go, żeby się z tobą ożenił. Czego się spodziewałaś? Czegoś mądrzejszego. Przyjęłaś nie najlepszą taktykę. Nie powiedziałam ostatniego słowa. Nie wątpię. Julian ma rację. Jeśli zechce, odbierze ci nawet tę sukienkę. Kontroluje wydatki, interesy, po prostu wszystko. Nie odważy się. Chciał mnie przestraszyć. Nie jestem tego pewna. Ktoś do ciebie. Ojcze. Jak się czujesz? Źle. Jutro mnie stąd zabierają. Twój tata mi powiedział. Sądziłam, że Lorena się wycofa, gdy spojrzy mi w oczy. Pomyliłam się. Do tego straciłam kontrolę nad sobą w czasie konfrontacji. Co się dzieje? Zawsze miałaś w sobie tyle wiary. Ale już nie mam. Nie mów tak. Chciałabym cofnąć czas i naprawić wszystkie błędy. Jakie błędy? Te, które popełniłam. Co byś zmieniła? Nie odtrąciłabym Juliana, żeby wyjść za Carmela. Popełniłaś błąd, którego Julian na szczęście nie powtórzy. Co to znaczy? Lorena go szantażuje. Odwoła zarzuty, jeśli ją poślubi. Naprawdę? Oczywiście się nie zgodził. Wiesz dlaczego? Bo nie stracił wiary. Nie popełnił szaleństwa, bo i tak prędzej czy później stąd wyjdziesz. Wierzy ksiądz, że miłość może wszystko? Wierzę w nieskończoną miłość i potęgę Boga. Pan cię nie opuści. Bardzo mi przykro, że tak się stało.